Cześć, witajcie w kolejnym filmie, w którym zajmiemy się stabilizacją obrazu oraz takim drobnym, małym problemem, który ona czasami powoduje, a Wy możecie nie być tego zupełnie świadomi. Także zapraszam do oglądania. Być może zastanawialiście się, dlaczego macie super fajny aparat wypasiony, najnowszy model, ma stabilizację w matrycy, może mieć na przykład stabilizację w obiektywie, a z Waszymi zdjęciami coś jest nie tak. Coś tam delikatnie nie działa i to zazwyczaj w takich ciemniejszych scenach. Zaraz Wam opowiem dokładnie, na czym ta kwestia polega, ten problem. Przede wszystkim musicie jednak wiedzieć krótko, co to jest stabilizacja obrazu. No generalnie służy ona temu, żeby ustabilizować drgania Waszych rąk. Jeżeli nie fotografujecie ze statywu, no to wiadomo, Wasze ciało się po prostu trzęsie cały czas, oddychacie, robicie ruchy, ktoś Was gdzieś popchnie, klepnie i tak dalej. I temu służy stabilizacja obrazu. W pierwszych modelach aparatów wyposażonych w stabilizację obrazu pozwalała ona na ciut dłuższe wydłużenie czasu naświetlania. Obecnie mamy już bardzo długie czasy. Pozwala nam ona naprawdę osiągnąć fajne efekty, przy czym czasami może powodować problem. Już Wam wyjaśniam, o co chodzi. Na początek cztery po prostu zdjęcia. Pierwsze przedstawia syrenkę w Muzeum Powstania Warszawskiego oświetloną kiepskim światłem halogenowym. Wiadomo, jak to w muzeum, eksponat musi być oświetlony, jest jednak dość ciemno. Widzowi nie przeszkadza to w ogóle, widzi wszystkie szczegóły. Problem jest oczywiście ze zrobieniem zdjęcia. I mamy tutaj czas 1,6 sekundy, przysłona ustawiona na 2,8, ISO 2500. Zdjęcie wyszło, poza tym, że wyszło trochę z kadru, ponieważ było tam dość ciemno i nie widziałem, gdzie ta syrenka się właściwie kończy u dołu. Ale wszystko jest ok, zdjęcie jest w miarę ostre, w miarę sensowne, wszystko poszło super. Kolejne zdjęcie, również Muzeum Powstania Warszawskiego. Mamy tutaj tabliczkę z numerem budynku, ostrzelaną i była ona dosyć wysoko zamocowana, tak jak mocuje się tabliczki budynków na budynkach, czyli to tam ponad 2 metry. Także żeby zrobić to zdjęcie, musiałem wyciągnąć ręce do góry i po prostu strzelać z nad głowy. Także tutaj stabilizacja na pewno musiała zadziałać, ponieważ no, ciężko się robi tak zdjęcia w takiej pozycji. I czas mamy 1,1 sekundy, przysłona 2,8, ISO 100, czyli najlepsza jakość, jeżeli chodzi o ISO 100, czyli tutaj minimalne szumy, ale musieliśmy wydłużyć czas otwarcia migawki do 1,1 sekundy, żeby zdjęcie odpowiednio naświetlić. Zdjęcie wyszło super, wszystko było ok. Kolejne zdjęcie, właściwie tylko wycinek zdjęcia. Tutaj nie ma sensu pokazywać jakby całego, skupimy się tylko na detalach. Oko. Jest to portret zrobiony w jednej z restauracji w Katowicach, gdzie było już nieco jaśniej, ale było bardzo kiepskie oświetlenie. 1,6 sekundy, światło 2,8, ISO 1600, zdjęcie wyszło ostre. Niekoniecznie zadziałała stabilizacja obrazu, czy na pewno zadziałała, ale w minimalnym stopniu. Zdjęcie wyszło ostre, wszystko jest ok. Kolejne zdjęcie. Już jest poruszone. 1,4 sekundy. Przysłona znowu mamy 2,8. ISO 100. Dodam, że obydwa te zdjęcia robiłem w pozycji podpartej na stoliku. Czyli teraz gdzieś pojawił się problem. I możecie być zaskoczeni tym, co było problemem. Nie była to budowa, powiedzmy, aparatu. Nie była to budowa obiektywu. Nie były to źle dobrane ustawienia przeze mnie. Tutaj pod kątem fotograficznym wszystko było w miarę ok. Co się stało? Otóż modelka zdążyła się w czasie tej 1,4 sekundy poruszyć. Dlaczego? Dlatego, że żyje i dlatego, że oddycha. A czas typu 1,4 sekundy to jest czas, w którym zdążymy nabrać powietrza, mrugnąć, cokolwiek zrobić ze swoim ciałem. I teraz, jaka jest złota zasada, aby fotografować ludzi, bo głównie tutaj do tego zmierzałem, w takim bardzo
kiepskim oświetleniu. Zasada jest prosta, nie ma żadnej zasady. Przede wszystkim musicie sobie jak najwyżej podbić czułość ISO na tyle, na ile jesteście sobie w stanie pozwolić, czy to przez jakość waszego aparatu, żeby nie było zbyt dużo szumów, czy to powiedzmy przez same oświetlenie, żeby niektóre elementy, które mogą być na przykład z tyłu typu lampy, nie były zbyt prześwietlone, nie było białych plam, co może się również wydarzyć. I druga sprawa, otwieramy przysłonę maksymalnie, tak jak do portretów. W moim przypadku musiała to być przysłona typu 2.8, szerzej się nie da. I czas otwarcia migawki musi być dobrany do danej scenerii. Ciężko mi tutaj wam powiedzieć na konkretnym przykładzie, ale jak widzieliście na przykład bez problemu udało mi się zrobić zdjęcie ostre z czasem 1,6 sekundy i ISO 1600, z kolei przy ISO 100 i 1,4 sekundy w ogóle nie dało się zrobić ostrego zdjęcia. Dlatego co musicie zrobić? Przede wszystkim próbować. Wszystko zależy od tego, w jakim miejscu jesteście i co lub kogo próbujecie sfotografować. Popróbować, pobawić się troszkę aparatem, zbliżyć maksymalnie na detale, które mogą się ruszyć. Niekoniecznie sprawdzicie to na nosie czy na uchu, ale na oku już na pewno, ze względu na rzęsy, które po prostu widać, że mogą się delikatnie rozmazać w trakcie mrugania, a człowiek w całości może utrzymywać na przykład pozycję w miarę taką stabilną. Również zależy to od tego, czy fotografujecie z tak zwanego zaskoczenia, czy prosicie daną osobę, żeby posowała. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli prosicie daną osobę, żeby pozowała, z doświadczenia wiem, że większość ludzi po prostu zamiera delikatnie w bezruchu i tylko minimalne ruchy może wykonywać. Jeżeli robicie zdjęcia z zaskoczenia, no to wtedy już nie ma na to wpływu, na przykład jeżeli fotografujecie dzieci, które lubią się ruszać, biegać, wiercić i tak dalej. Także to tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem wam temat fotografowania w ciemnych miejscach. Mam nadzieję, że ta krótka porada wam się przydała. Trzymajcie się. Cześć.